Uwaga, na sobotę Ryszard Cebula, witam Państwa. Dziś w uwadze ekologiczny Nobel wart 100 tysięcy dolarów i agroturystyczne gospodarstwo, które stało się Mekką dla zagranicznych studentów i ekologów. Cudze chwalicie, swego nie znacie. To powiedzenie jak ulał pasuje do gospodarstwa Jadwigi Łopaty, która w Stryszowie, niedaleko Krakowa, od lat uczy mieszczuchów z Polski i zagranicy, jak żyć w zgodzie z naturą. Nie tworzy jednak skansenu, wręcz przeciwnie. Korzysta z nowinek technicznych i umiejętnie wplata je w wiejski krajobraz. Reportaż Marcina Wójcika. O, witam gości. Witam gości. This is farmer lady, Helena. Witam pani Helenko. And this is Szczepan. Master Szczepan. Julian. Profesora znamy. Wzrastałam na wsi, tradycyjnej, bardzo tradycyjnej, pięknej wsi i w tradycyjnym gospodarstwie. Potem wyjechałam do miasta, studiowałam, pracowałam jako programista. No i wtedy jak gdyby świadomie zaczęłam wracać do korzeni, ponieważ zaczęłam odczuwać coraz więcej problemów ze swoim zdrowiem, źle się czułam, no to zaczęłam szukać przyczyn. I wtedy doszło do mnie takie słowo jak ekologia. 15 lat temu Jadwiga Łopata wróciła na wieś. Wyremontowała stary dom. Przez kilka lat utrzymywała się ze stypendiów na działalność ekologiczną, aż wpadła na pomysł, by promować małe gospodarstwa. Postanowiła organizować warsztaty, na których można nauczyć się ekologicznego rolnictwa. Polacy w tym czasie, to było jeszcze przed modą na agroturystykę, w ogóle nie byli zainteresowani, żeby wyjeżdżać na takie gospodarstwa. Nie byli po prostu, bo każdy z nas praktycznie ma jakąś babcię albo tatę, mamę na wsi w ciąży. W związku z tym ta propozycja była szczególnie skierowana do ludzi z zachodu, tych bogatych krajów. I okazało się, że ta idea bardzo dobrze się sprawdziła, to znaczy do tych gospodarstw, gdzie diabeł mówi dobranoc, zaczęli przyjeżdżać goście z całego świata praktycznie. Dzięki warsztatom pani Jadwigi mała miejscowość stała się popularna wśród ekologów. Doktor Karl Schmidt ze Stanów Zjednoczonych znalazł Stryszów przez przypadek w internecie. Z grupą studentów zostałem zaproszony na uczelnię rolniczą w Warszawie. Przy okazji zabrano nas na wycieczkę do Krakowa. Pytali, czy chcemy coś jeszcze zobaczyć. Szukałem wtedy farm ekologicznych w Polsce i w internecie trafiłem na nazwisko Jadwigi Łopaty. Stryszów jest blisko Krakowa, więc postanowiliśmy tam pojechać. Przyjechaliśmy 2 lata temu i tak to się zaczęło. Tak poznałem Jadwigę. To jest osełka, to jest narzędzie do oszczenia kosy i sierpu. Proszę, tak, tu ręką tak. Very good. To dla studentów szansa na zobaczenie czegoś, czego nie ma w Stanach Zjednoczonych. Jak wygląda i działa małe gospodarstwo? Jakich narzędzi się tu używa? Czy jest zmechanizowane, czy raczej używa się zwierząt? Takie gospodarstwa są bardzo rzadkie w Ameryce. To są lejce. Tak, w aucie jest kierownica. To są lejce. I tym się kieruje, o. Z częścią gospodarzy tutaj w Stryszowie współpracujemy, ponieważ edukacja związana z tradycyjnymi czy z ekologicznymi gospodarstwami, jakieś praktyczne zajęcia są w gospodarstwach, natomiast w ekocentrum są wykłady i warsztaty. Największym magnesem przyciągającym cudzoziemców do Stryszowa stało się jednak wybudowane przez panią Jadwigę ekocentrum. Mamy tutaj na dachu kolektory słoneczne, dzięki którym ogrzewamy wodę, korzystając ze słońca. Ta kopuła to jest świetlik rurowy, doświetlanie sieni. To jest taka kopuła, w której jest dużo okien i światła. Chodzi o to, żeby słońce
świecąc nagrzewało podłogę. Ta podłoga to jest metr kamieni pod spodem i glina. No i to światło słoneczne, ta energia słoneczna akumuluje się tutaj, to ciepło, i potem wieczorem na noc to ciepło jest oddawane do pomieszczenia sąsiedniego. Domy zbudowano z gliny i słomy. Choć powstały z tradycyjnych materiałów, prąd i ogrzewanie są dostarczane dzięki nowoczesnym kolektorom i bateriom słonecznym. To oczywiście jest wszystko w małej skali i wystarcza na to, żeby oświetlić, żeby korzystać z radia, i komputer jak najbardziej może pracować. Na pewno nie można by było korzystać z pralki, bo za mało energii po prostu. A wytrzymałość takiego domu, ile on będzie? Myślę, że przeżyje nas. No tak jak widać, ten ma ponad 10 lat i w ogóle nic się nie zmieni, bardzo dobrze się sprawi. Mamy małą przydomową oczyszczalnię. To jest tak specjalnie skonstruowane, żeby ta woda trochę wirowała, tak jak to w rzece się odbywa. Ona jest doczyszczalna. I potem tam mamy mały stawek. Żyją w nim różne żyjątka, więc woda jest całkiem dobra i zwierzęta też piją tą wodę. Mamy swoje uprawy. Przede wszystkim dużo różnych warzyw. Staramy się korzystać ze starych, tradycyjnych nasion. Fasola, pomidory, ogórki, kalafiory, kapusty. Ale to jest tak, że żywicie się tylko tym, co sami wyhodujecie, czy...? W dużej mierze, tak. W 70%. Holly przyjechała do ekocentrum już drugi raz jako wolontariuszka. Ma 22 lata. W Stanach Zjednoczonych studiuje historię i filozofię. Ubolewa, że jej rodzice mieszkają w mieście i żywią się głównie fast foodami. Chciałabym prowadzić własne gospodarstwo ekologiczne. Świadomość, że nie trzeba jeść zmodyfikowanych produktów, jest bardzo ważna. Możemy przecież wytwarzać własną żywność tam, gdzie mieszkamy. Chcę być taka jak Jadwiga i uczyć innych żyć zgodnie z naturą. Gdy przyjechałam pierwszy raz, nauczyłam się ciężkiej pracy, różnych sposobów uprawy ziemi, tradycji i współpracy z sąsiadami. Nauczyłam się prowadzić ogród warzywny. Kiedy zechcę coś zjeść, wystarczy pójść i coś sobie zerwać w ogrodzie. No, na telewizji nie chcecie być gwiazdami, chodźcie.